Hej, witajcie moi drodzy. Z tej strony kino. Słuchajcie, mamy godzinę 5 rano przede mną. Bardzo ładny wschód słońca. Prawie tak ładny jak w Grecji. Dlaczego wspominam o Grecji? Dlatego, że tam ostatni raz byłam z Lu na wakacjach. Teraz Bukowina Tatrzańska. Jest godzina właśnie 5 rano, ja już powinnam być u Lu. No niestety mam obsługę czasową. Także, no cóż. Ale kamerko, ty byś się ogarnęła z łaski swojej, kochanie, dziękuję. Tak, moja kamera, wiecie, jest wyszkolona, wie jak zapełnić wrażenia i tak dalej. Słuchajcie, nie ukrywam, że ja autem tak daleko sama, jako że sama, czyli z żadnym innym autem. Tak. Jeszcze nie byłam. Mam lekkie obawy. No ale dobra, zobaczymy. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Jeżeli to oglądacie, to znaczy, że było dobrze. A liczę, że to zobaczycie. Tak jak mówiłam, u Lu już miałam być, no ale cóż. Jak to mówię, jak kocha, to poczeka. Miejmy nadzieję, że kocha. Znaczy, albo chociaż bardzo lubi. To jedziemy. Właśnie sobie pierdykłam na trasę, także jest lajcik. Co prawda zaraz będę jechać w drugą, nie? Ale mniejsza o to. Jestem ogólnie od 3.30 na nogach. Musiałam przecież wstać się, dobudzić, żeby jakoś jechać w miarę bezpiecznie. Także... Nie no, jest okej. Myślę, że zobaczycie za chwilę jakieś materiały. Nie wiem, czy jeszcze z trasy, czy z Bukowiny, to się już okaże. Czy może też z Zakopanego, bo też mamy zamiar tam podjechać. Tylko nie wiem, czy dzisiaj. Dobra, to do zobaczenia za chwilkę. Słuchajcie, no po prostu, kurwa, przechuj. Jeszcze nie zdążyłam dojechać do Lu. Już stoję, kurwa, na jebanym przejeździe. Osom. Po chuj pociągi o 5 rano. Spać! Ludzie, spać! Ja wiem, że ludzie jeżdżą z daleka, ale spać! Dobra, słuchajcie, jedziemy sobie dalej. Lu mi tutaj służy jako jedziemy statyw. Do przodu, taka prawda. Słuchajcie, bardzo ważna informacja. Tak, pani z nawigacji powiedziała, że nie mogę się posuwać autem w bok, że muszę jechać do przodu, więc ja się z pani z nawigacji słucham i jadę do przodu. Jakieś, kurwa, roboty drogowe, mniejsze o to. Słuchajcie, no nawigacja już nas dwa razy pokierowała, także sobie zjechałam za wcześnie, więc... Musiałbym się wracać, było dość zabawnie. Ludwika gdzieś wypatrzyła, co my tu chciałbym? Krematorium? Aurora. Tak, krematorium Aurora, komu się skojarzyło z Fable trójką, łapka w górę. Ludwika pewnie teraz nie wie, o co chodzi, ale dobra. Tak, w każdym bądź razie mamy krematorium Aurora po drodze. Jakbyśmy się chciały zjarać, to będziemy mogły sobie podjechać w Dąbrowie Górniczej. Aktualnie jedziemy gdzieś, w sumie to nawet nie wiem, gdzie my jesteśmy. W każdym razie na ulicy Tysiąclecia, gdziekolwiek byśmy nie były. Tak, możesz zrobić zapoznanie z terenem. Wyznawczo turystyczną. Żeby nie było, że wiesz, że zdjęcia się poruszają za mną i tak dalej. Nie, słuchajcie, ogólnie... No jedziemy... Czekajcie, jest 9.20, jedziemy prawie 3,5 godziny. Bo miałyśmy małą, godzinną obsługę czasową. Oj tam! No przecież nie mówię, że przez ciebie, ale przez nią. Proszę bardzo, sami słyszeliście, że o 5 rano ja wyjeżdżałam spod bloku, jechałam do niej. Nikt nie uwierzy, że stałam na tym pierdzielonym przejeździe godzinę. Zrobimy tam. No, są teraz w miarę takie ładne krajobrazy, także jest spoko. Mam nadzieję, że też mi będzie spoko słychać. Mam nadzieję, że ta głupia jędza z nawigacji się nie będzie wpierdzielać. Słuchajcie, no jak jechaliśmy do Katowic i gadał z nami Krzysiu. Krzysiu mi się wydawał irytujący, ale głos pani, która jest w nawigacji TomTom'a, nie wiem, czy ona jest z automata, czy ona jest z czegokolwiek innego. Jest tak irytujący, że przy niej dźwięk syntezatora mowy Iwona byłby dla mnie po prostu pieśnią dla uszu, czy jak to się mówi. What
Ewa. Dzisiaj jest ogólnie dzień trudnych słów, trudnych rozmów. Przeośniczka. Zapamiętajcie sobie słowo przeośniczka. Hasło dnia. Kto wie, jaki jest męski odpowiednik przeośniczki, niech pisze w komentarzu. Chętnie się dowiemy. Przynajmniej, jakie są wasze wersje tego wyrażenia. Teraz pan mi zjechał, czy ja mam z tyłu wolno? Mam z tyłu wolno, to ja bym pana wyprzedziła. Słuchajcie, nogi mi zaraz wejdą do dupy, jest mi mega gorąco, bo no, auto jakby nie patrzeć jest nagrzane same w sobie, zwłaszcza, że i tak jest bardzo ciepło i żałuję, że na stacji sobie nie zarzuciłam spodenek. A i taka mała informacja do osób, które będą jechać przez Olkusz tam do Krakowa i tak dalej, i tak dalej. Przed parę kilometrów przed Olkuszem jest stacja benzynowa. Wjedźcie sobie na nią, bo później będziecie czekać, żeby się wysikać godzinę, bo żadnej stacji na drodze, żadnej stacji na drodze. Nie no, jest jeszcze jedna w remoncie. Nie no, tak, jest jeden szel, który był właśnie w remoncie i zawsze mogliśmy sobie iść w krzaczki, no ale jakoś dałyśmy radę, przytrzymałyśmy. Dojechałyśmy tam do jakiejś stacji, także nie jest źle. Dobra, myślę, że dalej już sobie się będziemy bawić na miejscu. Jo. Jestem wykończona, naprawdę jestem wykończona. Już jesteśmy w pokoju. Nie wiem, czy tak coś będzie widać, ale dobra. Czekajcie. Tam ogólnie mam widok na górki. Dobra, wracam do tego. Słuchajcie, nogi mi chcą wejść do tyłka. Jednak jakby nie patrzeć z moimi problemami z kostkami i kolanem. Siedzenie w jednej pozycji przez... W sumie, która jest godzina? 10.36, więc jakby nie patrzeć, od 6 jechałyśmy. Przyjechałyśmy na wam z 10-20 minut temu. Ogólnie umieram, tak? Jeszcze wiecie, ja mieszkam na parterze. Tu mam pokój na ostatnim, trzecim piętrze. Także przyleciałyśmy tu z torebką. Już po samym wejściu, później z bagażami i włożąc z bagażami, będąc na drugim piętrze, przypomniał sobie, że kamerę zostawiam w aucie i się przyszłam trzeci raz. Jest masakra. Czyli no, bardzo fajnie, tylko że jestem bardzo zmęczona i no te nogi dają swoje, ale nic, damy radę. Pewnie chwilkę odsapniemy i gdzieś się ruszymy. Mam nadzieję, że nie autem, bo umrę. Nie, ogólnie jest spoko, także dojechałyśmy i to jest dobrze. I udało nam się wejść, w sumie doba hotelowa się zaczyna o 17 bodajże. Mieliśmy farta, że akurat nam się udało wpić już do tego. Jesteśmy w pokojach i możemy się wylajtować. Dobra, coś pewnie będę nagrywać z terenu, także do zobaczenia za chwilkę. Słuchajcie, znalazłyśmy, oczywiście dwie lalnie wyszły w pole i znalazłyśmy wypożyczalnię UFO. Najprawdopodobniej startuje stąd. Także wiecie. Tak się zastanawiamy. Chodź, idziemy. W końcu są wakacje, także może sobie takie UFO wypożyczymy i się przelecimy. Dlaczego nie, nie? Nie kupię. Nie, ale ogólnie lalunie posiedziały, wypicowały się, nie? Wylansowały. I ruszył na podbój wiochy. Znaczy miasto, wszyscy, którzy mieszkają w Bukowinie, serdecznie pozdrawiam. Słuchajcie, widoczki są całkiem. Z drugiej strony są w ogóle lepsze, tylko że aktualnie mamy zabudowania. Ale wam pokażę. Nie no, pogoda jest fajna. Mam nadzieję, że się gdzieś nie pobłąknie, nic z tego wycinać. Nie no, zaraz sobie jak się przelecimy UFO, może coś nagramy, będziemy lecieć UFO. Jestem ciekawa, co zrobisz. Tak. Po prostu skojarzenia Ludwiki z parkiem rozrywki są przerażające i gdyby nie to, że my się już trochę znamy, to pewnie skojarzenie z granatem troszkę by mnie zaskoczyło. Zgadnijcie, jakie było skojarzenie?
tak jak się nie przypuszcza. Stosowny do nazwy. Nie, słuchajcie, Ludwika jest ogólnie człowiekiem zagadką, także będziecie mieć co pisać w komentarzu. Jak nie męskie formy czegoś, to co miała na myśli. Przykładam ciekawy materiał, nie wiem czy się zmieści w jednym. Jak są te widoczki? Już powoli. Czekajcie, żeby nie było, no są góry. Nie wiem co tam będzie widać. No, słońce jest tragiczne. Dobra, czekajcie, żeby wam to oddalimy się. Wow! Zrobiłam zooma na twarz. Się wytnie. Będzie make-up. Tak, pod okularami make-up po prostu powala. Zaraz się kinie włącza agresja, moi drodzy. I Ludwika rzeczywiście się dzisiaj przeleci. Myślisz, że mi to tak kapła zbierz. Nie, ogólnie. Ogólnie pogodę mamy zarąbistą, bo świeci właśnie fajnie słoneczko, jest cieplutko. Sprawa, ktoś już zdążył zmarznąć. Ale nie zgadniecie, która z nas. Ty! Tam się płaci, na dole. Czekaj. No to są loty próbne na tym. Gdzie to jest? Tu jest kasa. Kasa za UFO. Słuchajcie, tak będziemy wracać. Będziemy pewnie szli tam dołem. To na tym śniegu trudno. Nie no, tam się płaci, startuje się w tej budce, gdzie widziałeś przed chwilą. Także poręcznie było. Tak, nie no, słuchajcie. Jest gites, wykupimy sobie przelot UFO i myślę, że damy radę. Dobra, to się widzimy gdzieś pewnie po chwili jakiejś. Dobra, słuchajcie, Ludwika stwierdziła, że tam jest góra, pod którą mieszkamy. Tylko nie wiem, co... nie wiem, co ona miała na myśli. W każdym razie widoczki tu są naprawdę awesome. Mamy górki. Pola, gdzieś tu była krówka przed chwilą, przynajmniej było żółć. Zapach krów jest po prostu best Ewa. Nie no, jest ciekawy, jest ładnie. Ja wam to się postaram pokazać, może jakoś tak, jak nie będzie tak walić po oczach, bo... No cóż, nigdy nic nie wiadomo. Czekaj. Ludwika oczywiście znajduje różne takie ten, proponuje mi różne dziwne rzeczy. Ty, a może sesanie wypożyczymy? Też są. No. Będziemy sobie jeździć. Na mule lub mulicy. Żartu z mulicą możecie nie rozumieć, ale... Małe streszczenie, chodzi o przymulonego kota. Jednego z kotów w Lubo, ona też ma koty, także... Po prostu jej kotka jest mulicą, tak jak mój... Ma kropeczkę z Hitlerem. Tak, kocica jest mulicą. Nie, ładne ten, to słońce świeci, i nie nagram, bo... Dobra, będziemy kombinować, mamy 4 dni. Ale się jaramy każdą chwilą spokoju, także... Jest okej. Tło jest całkiem nieźle, jak się mnie wytnie ze zdjęcia, będzie dobrze. Słuchajcie, na kamerze to wychodzi zdecydowanie lepiej niż na aparacie. Akurat, kurwa, sobie jedzie traktorek, czy ciągnik, czy cokolwiek by to nie było. Nie, ale słuchajcie, wygląda to awesome. Ogólnie, oprócz tego, co przed chwilą przejechało, chodzimy się to w całkowitej ciszy. Nawet czasem lepiej się zamknąć, zaraz się zjebę ze skarpy. Słuchajcie, no widoczki są... Są fajne. Spróbuję jakoś stąd zejść i się nie zabić. Dało radę, to w moim wykonaniu wcale nie jest takie, wiecie, proste. Słuchajcie, tutaj mamy ładnie, ślicznie. Tam się zaczyna smród. To gdzie? O, no! Zobaczcie, kwiatki są. Co, robimy materiał lutopisie w tym? No akurat jak miał kamerę tam, to ty mi tu odwalasz, że skaczesz. Szczerze powiem wam, że po tych 2 godzinach na słońcu chętnie bym sobie wskoczyła do takiego zimnego. Idę zakład, że jest zimna. W każdym razie z tej strony już to nie wygląda tak ładnie. Tak, smródka, jak zwał, tak zwał. Inaczej, jak luzwała, tak luzwała.
to już mnie nic nie zdziwi. Słuchajcie, wyszłyśmy sobie się przejść 2 godziny temu. I tak sobie idziemy przed ciebie, coś tam nagrywamy, tu sobie cykamy fotki, tu sobie gadamy, tu sobie milczymy, słuchamy ptaszków. A wiochy jak nie było tak. Tak, słuchajcie, zgubiłyśmy wiochę. Znaczy inaczej, wiocha jest tam, za tamtymi drzewami. To jest wiocha widmo. Tam, o, wiocha widmo. W moim życiu jest wiele rzeczy widmo. Był już pewien pociąg widmo, o czym wam może kiedyś opowiem. W każdym bądź razie, teraz kurwa, dobrze, żeśmy z góry złaziły, już pod nią włazimy. Jesus Christ. Nie no, słuchajcie, jest spoko. Gdyby właśnie nie fakt, że średnio wiem, jak wrócić na wiochę. I orientację w terenie mam okej. Ale tutaj jechałam tylko raz, jechałam bardzo zmęczona. Także, i to na pewno nie tędy, bo ta ulica się zaczynała w dupie. Także, jest ciekawie, bo za 2 godziny mamy obiad, kolację. Jak tak dalej pójdzie, to zjemy ją gdzieś koło Krakowa. Nie, ogólnie fajna sprawa, nie? Dobrze jest, Lu, nie? No. Pamiętajcie, jak wam rodzice kupią samochód, to nie jeździcie za dużo. Bo potem wam przyjdzie wpaść pod jedną górkę i jak babcia 80-letnia. Albo i gorzej. Nie no, słuchajcie. Wiocha cały czas nam towarzyszy. Żeby tak się dało, wiesz, wbić w kamerę i przejść przez to zbliżenie, nie? Wiocha jest, ale nas tam nie ma. Jakby mnie nie było za miesiąc, to wiecie, jakiś list poszukiwawczy będzie miło widziany. Dobra, to skończę gadać, bo zdechnę tu zaraz. Dobra, słuchajcie, mam coś specjał dla Moci. Mociu, kocham cię. Kebabor, oni tutaj mają kebabor. Wszędzie znajdę miejsce, żeby myśleć o tobie. Słuchajcie, 3,5 godziny łażenia. Miałem ochotę nagrać ten ostatni moment i wrzucić tam muzykę z tego, z Rockiego, nie? Czajcie tam. A stwierdziłam, że się dojebem do praw autorskich. A ten film będzie zbyt epic. Słuchajcie, my ogólnie jesteśmy dziewczynami, które się dobrze orientują w terenie i byłyśmy razem w tej Grecji i się nie zgubiłyśmy, nic się nie stało, łaziłyśmy sobie gdzie chciałyśmy, natomiast tutaj wyszłyśmy w góry i po prostu jakaś masakra. Nie wiem, ile zrobiliśmy kilometrów, ale przez 3,5 godziny łaziłyśmy non-stop, tylko górki, dołki. Właśnie wziąłem prysznic, zaraz będziemy musiały iść na obiad. Później jak wszystko pójdzie ok, to jedziemy na basen. Zobaczymy, co, jak daleko ten basen. Ja na razie średnio się czuję na siłach, żeby wsiąść do auta, bo moje stopy po prostu odpadają. Słuchajcie, byłyśmy z Ludwiką teraz na basenach i w ogóle ten odcinek się chyba będzie nazywał Lu i wspaniałe pomysły. Lu stwierdziła, że nawet z mojej porażki, w sumie naszej porażki, zrobimy coś pozytywnego dla nas, negatywnego dla was. Jak chcesz, to sobie odbierz. No, ogólnie, no jak się poszłyśmy na spacer, wcale się nie gubiąc. Spacerek. Tak, drobny spacerek, to był taki... Tylko po wsi. Tak, tak to... Noga. Proszę, niunio się przeszłyśmy. Jak stwierdziliśmy, że nam się nudzi, to pójdziemy na 15 minut. Cóż, efekty są. Ty tam masz na kamerze taki... Ale nie widać w ogóle, bo się światło... No nie. Dobra, czekaj. Dobra. O tak, tak, świetnie. Jak cień od głowy pada na szyję, to jest w pełnej okazałości. Design jest niepowtarzalny. Absolutnie jedyny w swoim rodzaju. Słuchajcie, żeby sobie taki zrobić taką opalenizmę... Taki można uzyskać tylko. Tak. Nosząc tutaj torebkę, tutaj kamerę, a tutaj wisiorek. I tylko w Bukowinie. Tylko w Bukowinie. Oczywiście, jest oczywiście gratis, bo można zapalić rękawki. No to jest tylko bonus, to tylko dla wytrwałych. To jest tylko dla wytrwałych, opcja hard. Także wiecie, iść w jeansach, w koszulce, z krótkim rękawkiem, właśnie z torebką i tak dalej. Czy sobie tak idzie, spaceruje i nawet nie ma świadomości tego, że wszedł kurwa o 12 w południe.
Więc słońce nawala jest w górach, więc jest słońce i tak zwany wiatr. I się gubi. Znaczy wiecie, żeby nie było Ludwika, też ma tak ślicznie opaloną na rąsie, nie? Ale ja nie mam takiego dekolciku, miałaś taki w Grecji już... Widzicie, jak zazdrości? Jaka to jest wredna baba, widzicie, z kim ja się zadaję? To muszę zazdrościć. Biedactwo, no teraz się wszyscy pożalą. Jak nic. Każdy chce mieć taki dekolt. Nie, masakra, masakra. Ale słuchajcie, jeżeli będziecie gdzieś w okolicach Bukowiny Tatrzańskiej... To chciałeś powiedzieć Bulgotni. Tak, właśnie do tego zmierzam. Słuchajcie, tam jak jest w tym, jak to się nazywa? Termy. Tak, w termach. Kurwa, tam jest bulgotnik. Ludzie... Wrażenia... Co tam mówi? Ja mam powiem tyle. Wrażenia jak po dobrym seksie, naprawdę. Ja się czułam wykończona w momencie i... Takiego masażu to, żebym w życiu nie miała. I bulgotnik był z przodu, z tyłu, z boku, po prostu 500 razy bulgotnik, ale... Ogólnie i tak zaraz umrę, bo już mnie wszystko boli. Ale bądźmy dobrej myśli. Witajcie, dzień numer 2. Kurwa, wy mnie dzisiaj cały czas mnie będziecie widzieć na tej wycieczce w związanych włosach, no ale nic, trudno. Dzisiaj się opalam tylko w pasek od kamery. Ogólnie idziemy, gdzie my idziemy? Jesteśmy w Dolinie Kościeliskiej. Tak, jesteśmy w Dolinie Kościeliskiej. Właśnie idziemy sobie Parkiem Narodowym. Tam widać śliczne krokusy. Ta luma pierdzielca na punkcie kwiatków, także będziecie widzieć wszelkie możliwe te... Mamy krokusy, tam w sumie płynie rzeczka, też wam pokażę. Słuchajcie, dzisiaj będzie kubeł wazeliny dla Lu. Dlaczego? Whatever, że idzie koło mnie, nie? Ale mogę jej wazelinić. Jak to się kurwa odmienia? Cukrzenia nigdy za dużo. Tak. Dobra, ogólnie Lu miał świetny pomysł, żebyśmy nie jechały tutaj autem. Także wskoczyliśmy sobie w busika tam u nas w Bukowinie, dojechałyśmy do Zakopca. W Zakopcu od razu tam ludzie, wiecie, wszyscy mówią co i gdzie i jak. Pokierowali nas do następnego busika. Dojechałyśmy sobie tutaj. Cała podróż na tyle dwie dychy kosztowała. Za dwie osoby. No, za dwie osoby, nie? Także parking wiecie, no. Jest droższy notabene. Tak, parking jest droższy. Jeszcze trzeba jechać w korkach, się wkurzać, a nie ukrywam, że nuzia mnie lekko boli. Więc... No z tym jeżdżeniem mogłoby być różnie. Także tu pokłony dla Lu. Zresztą dzisiaj też jesteśmy trochę bardziej przygotowane, mamy wodę. Tak, mamy plecaki. Ciasteczka mamy. Tak, mam ciasteczka, jakby nam się coś ten... No to jest ślicznie. Nie, słuchajcie, zajebiste. No weź sobie opalać chociaż w te. No. Ja to będę mieć w nocy, nie ma. Aha. Słuchajcie, no górki, śnieżek. Wygląda to zajebiście. Przelecimy nad Lu. Później mi dopierdzieli jakąś sprawę w sądzie, bo była na filmie. Chociaż pewnie i tak gdzieś twoje plecy się załapią. Na YouTubie? To nie Facebook! Zrobię adnotację, plecy. Powiem wam, że ta kobieta ma na mnie jeszcze jeden dobry wpływ. Jest to jedyna osoba, i to bez bani, jedyna osoba wśród moich znajomych, która mnie motywuje do tego, żeby schować komórkę do plecaka, nie lukać na... Tak, ona nie jest uzależniona i to jest plus. I powiem wam, że... Ja naprawdę komórka w plecaku, mail nie sprawdzam co 5 minut. Wczoraj tyle co gadałam z Młotką przez telefon wieczorem, cóż, tak się zasypiałam podczas tej rozmowy. Słuchajcie, no widoczki są po prostu awesome. Wygląda to wszystko zajebiście. Chciałabym, żebyście mogli poczuć to powietrze, które ja aktualnie czuję, ale nie możecie, błahahaha. Dobrze wam tak. No
nie, no to wszyscy mamy pozdrowienia. No jak? Tak, tak, no pozdrawiamy, pozdrawiamy. Są pola kwiatków, ja nie wiem, co wy dokładnie widzicie. Nie wiem, co wyjdzie z tego nagrania, bo... Znaczy, ja wam pokażę tak. To jest niebo, na niebie nie ma praktycznie ani jednej chmurki. Także... No słuchajcie, jest zajebiście. Ja tak jak powiedziałam, odcinam się telefony w plecak. Nie będę do was jakoś mega często gadać. Co najwyżej, jeżeli spotkamy coś ciekawego, to nagram. Ja robię sobie wolne, tego mi było potrzeba. Także jeszcze raz, słoik wazeliny dla Ludwiki. Dzisiaj byś miała wysoki cukier. No, tak, nie wzięła sobie lekko, czyli ślimok roku, no ale... Wiadomo, skąd mam taki cukier wysoki. No to, bo ci słodzę, widzicie, o, so sweet, nie? Dobra, to do zobaczenia. Dobra, ludziska, mam nadzieję, że mnie słyszycie. Naprawdę mam taką nadzieję, jak nie, to wam tu wstawię gdzieś napisy. Ogólnie jest śnieg. Jak widzicie, leży śnieg. Płynie sobie rzeczka, mamy skałki, wszystko okej. I teraz muszę prosić o podtrzymanie kamery kogoś innego i wam pokażę, w co ja w tym cudownym śniegu jestem ubrana. To jest to. Trzeba się umieć wylajtować, nie? Dobra, słuchajcie. No, przeszliśmy się już kawałeczek. Ile my idziemy? Godzina... Godzinkę 10. Tak, idziemy sobie godzinkę 10. Luz zarządziła całe 7 minut przerwy. 7 minut przerwy. Padło takie hasło, no. Trudno się było nie zgodzić. Siedemka tak samo dobra jak każda inna liczba. Ale czujcie, 7 minut postoi. I ani kwa minutki dłużej. Ktoś mnie tu terroryzuje. Tak, jak się jeszcze dało. Nie, no ja się tak łatwo nie daje, nie ma co. Zresztą nie, my się za długo znamy, żeby ja tak, wiesz, pozwoliła sobie rządzić, proszę. Nie ma tak dobrze. Słuchajcie, powiem wam, że naprawdę jest. Przyjemnie się idzie. A najpiękniejsze mamy niebo. Tak, zaraz wam je pokażę. Idziemy oczywiście szlakiem dla lam, nie? Znaczy dla tych, dla mulic. Tak, damska wersja muła. Tak. Tutaj miałeś mi przed chwilą właśnie pokaz buntu konia, który prawie spierdolił gościowi z dorożki. Byłoby dość ciekawy, gdyby nie fakt, że konie, jeżeli by mu naprawdę spierdzieli, to poleciałby na nas, także... A jesteśmy koło punktu czepania wody. Zaraz wam pokażę. No dobra, idziemy tak. Mamy śliczne tutaj górki. Naprawdę przepiękny krajobrazik. Oczywiście tutaj cały czas płynie nam ten. No za... Mogę się ten? Jeszcze muszę się podnieść, żeby się obrócić. Jezus, jakie ona ma wymagania! Zjedź się z babą w góry. O, so sweet. Widzicie, jak ona o was dba? Jest po prostu pięknie. Przepięknie. Nie, szum wody. To jest to. I zobaczcie, jakie niebo. Niebieściutkie, ani jednej chmureczki. Kurwa. Epik. Hej, witajcie, dzieciaczki moje drogie. Boże, a nie, dobra. Słuchajcie, dzisiaj trochę taki materiał, że tak powiem, edukacyjny, tak, edukacyjny. O, tutaj jest najmniejsze chyba światło jakoś. Tak, materiał edukacyjny. Dlaczego? Dlatego, że kina chciałbym wam dać przestrogę. Jak widzicie, ładnie mam twarz. I mój nos, który wygląda dzisiaj epicko. Pamiętajcie, jak wychodzicie gdziekolwiek w górę, kurwa, posmarujcie tą twarz 50, posmarujcie ręce 30, bo moje ręce też są po prostu cudowne. Nie wiem, jak to będzie widać, bo jest ciemno. Tak, materiał informacyjny, kawałek edukacyjny. Smarujcie się, kurwa, kremem. Dziękuję.